Dzisiaj z nami jest profesor Bogdan Góralczyk. Witamy. Politolog, sinolog, ambasador do wielu krajów, w tym również do Filipin. A ponieważ nasz dzisiejszy odcinek jest o Filipinach, a zajmujemy się zdrowiem, często systemami ćwiczeń wywodzących się ze sztuk walki, a w Filipinach mówi się, że jest tyle stylów walki, ile jest wysp na Filipinach. Czy Filipiny dzisiejsze są aż tak zróżnicowanym krajem, jak właśnie tyle stylów walk i tyle wysp? No, tych wysp jest 7107, więc przynajmniej według oficjalnych danych. Nie podejrzewam, że jest aż tyle stylów walki. Natomiast Filipiny są drugim na świecie archipelagiem po Indonezji. I poprzez to są w naturalny sposób bardzo zróżnicowane. Natomiast ja ukułem sobie definicję tego państwa, która mówi wiele o kulturze i mentalności. Mianowicie twarz azjatycka, mentalność latynoska. To jest związane oczywiście z tym, że od Ferdynanda Magellana, który zresztą tam ma swój grób na Visayas w środku archipelagu, aż po koniec XIX stulecia dominowali Hiszpanie. I efekt jest taki, że Filipiny są jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, a tak naprawdę całej Azji, który jest nie tylko chrześcijański, ale jest katolicki. Tak, tam kiedy chyba niedawno 80% ponad. Z wyjątkiem najbardziej wysuniętej na południe wyspy w Mindanao, dużej, która jest muzułmańska. I kiedy niedawno był z pielgrzymką papież Franciszek tu w Polsce, to najwięcej wiz wydawaliśmy oczywiście Filipińczykom na pielgrzymkę. Według stanu mojej oceny jest co najmniej 15 absolutnych pełnych kopii Matki Boskiej Częstochowskiej na Filipinach. I nawet mam zdjęcie takie i można powiedzieć, oryginał był tam. Ten kulturowy aspekt jest taki, że jeżeli szukać najbardziej społeczeństwa bliskiego europejskiej cywilizacji i kulturze, to byłoby ono na Filipinach. Bo później, kiedy w 1898 roku w wyniku wojny hiszpańsko-amerykańskiej weszli tam Amerykanie, no to praktycznie do dzisiaj tam są. Po II wojnie światowej narzucili zresztą Filipinom konstytucję i ten model konstytucyjny jest wzorowany na amerykańskim, ale tu teraz wychodzi cała specyfika Filipińczyków. To jest, te 7107 wysp to jest powierzchnia porównywalna z Polską. Około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ale Filipińczyków jest trzykrotnie, jeśli nie więcej, więcej niż Polaków. To znaczy jest to społeczeństwo ponad 100 milionowe, a jeszcze około 10 milionów Filipińczyków w 90% Filipinek, co można zobaczyć w czasie weekendu w Hongkongu, czy gdzieś w Dubaju. Tak, no, pracują w wielu krajach Azji. Tak, bo znają język, bo oni używają, i to jest specyfika Taglish. Nie, to jest English i Tagalog wymieszany. I często pół zdania tak, pół zdania tak, co można stwierdzić w tamtejszej telewizji. Więc te czynniki sprawiają, że to jest społeczeństwo niezwykle zróżnicowane. I teraz na południu to są związki z cywilizacją islamską, więc coś pobliskiego z Indonezją, częściowo Malezją. Natomiast to jest dość taki niestabilny ciągle region. I bardzo niestabilny kraj. Stamtąd wywodzi się tam przez 22 lata w Davao, w dużym mieście na Mindanao, był merem miasta obecny prezydent, który teraz też wprowadził szwadrony jest to dość, właśnie do dość kontrowersyjna postać. Tak. W tym sensie, jak widzimy, ten kult macho, tej silnego mężczyzny, jest wszędzie na Filipinach. No jeśli ja mogę, bardzo widać. Jeśli mogę powiedzieć właśnie w tych stylach walki, to trzeba powiedzieć, że jeszcze do, w zasadzie obecnie też czasami niektóre ze stylów walki są po prostu otwarte. Można, kończą się śmiercią jednego z zawodników, one często są zabronione, ale w każdym razie ta gwałtowna natura stylów walki, często też używane są noże, używane są no, całe parafenalia, no, prawda? Przybijają się na żywca do krzyża. Przed świętami Wielkanocy droga krzyżowa. No biegają to cały świat, prawda? To, tak, to jest przecież coś. Druga rzecz, która wyróżnia Filipiny,
że na północnej wyspie Luzon, tam gdzie jest Manila i w górę, jest kult tatuażu. Tatuażu bardzo rozbudowanego i to takiego, który nie da się usunąć. Jest cała kultura i ona też związana była z kultami walki, bo uznawano, że im więcej ciała pokrytego tatuażem, tym bardziej jest immunowany, a więc niepodatny na uderzenie z zewnątrz. Wreszcie jeszcze jedno, wychodzi temperament południowców. Nie tylko kultura hiszpańska, kult macho, męskości, prężności i zdecydowanie nie feministycznej, tylko męskiego pierwiastka. Dochodzi jeszcze bardzo tam widoczny, rozbudowany kult walki kogutów czy walki różnych zwierząt. Z przypadkami jak najbardziej. Tak, zresztą podobnie jak w Indonezji są zaopatrzone, często właśnie mają metalowe kastety, tak. Powiedzielibyśmy. Mm-hmm. Czyli jest to pod tą otoczką religii chrześcijańskiej, katolicyzmu, jest dużo brutalności, jest dużo bardzo południowego temperamentu. No Filipiny to w całości praktycznie kraj tropikalny, co też ma znaczenie. Czyli pod tą otoczką kulturową wychodzi jednak to, co jest na naturalne dla tych archipelagów, że walczy się bezpardonowo. No i Filipiny przez ostatnie dziesięciolecia borykają się z dwoma aż partyzantkami. Jedna tak naprawdę fundamentaliści islamscy, którzy próbują wywalczyć sobie autonomię. To bezustannie się waha. Były już dwie umowy podpisane w Pałacu Malacañang, Pałacu Prezydenckim w Manili, no ale to nie dochodzi. I to jest starcie policji z partyzantami, brutalne, jak nie przymierzając na Bliskim Wschodzie. I od końca lat 60. do dziś, w tej chwili, kiedy rozmawiamy, są prowadzone kolejne rozmowy w Oslo pokojowe, jest maoistyczna, a więc sięgająca jeszcze do Mao Tse-tunga i rewolucji kulturalnej, partyzantka lewacka. To jest związane z kolejnym elementem niezmiernie istotnym dla kultury filipińskiej, że jest tam ogromne rozwarstwienie społeczne. Społeczeństwo jest rządzone nie przez konstytucję nadaną przez Amerykanów i nie przylega do europejskich czy zachodnich standardów, ponieważ jest rządzone przez, szacuje się, około 300 klanów. I tak naprawdę całe te klany trzymają władzę, zarówno władzę polityczną, jak władzę pieniądza i kapitału. A jeśli tak, to oczywiście mają swoje prywatnie, czy szwadrony, czy jednostki policyjne, które oczywiście szkolą się do walki z terrorystami, a więc znowu wychodzi brutalność i walka. Także panie ambasadorze, panie profesorze, dziękujemy uprzejmie za rozmowę. Przepraszam, temat, że było to brutalne. Nie, właśnie. Było to związane z kulturą, prawda, danego tak kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję wszystkim, a oczywiście więcej informacji możecie znaleźć na naszym portalu internetowym. Dziękuję.